Dzień dobry, witam Was na ostatnim spotkaniu w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Dzisiaj, jak dobrze wiecie, czeka Was sprawdzian. Jest to sprawdzian przede wszystkim dla Was. Chcemy, żebyście zorientowali się, jak dużo informacji, jak dużo wiedzy zdobyliście w trakcie naszych spotkań. Żeby to nie było tak zupełnie bez emocji, przygotowaliśmy dla Was nagrody, to znaczy trzy najlepsze osoby będą uhonorowane tabletami firmy Samsung. Test będzie po pierwsze składał się z 15 pytań, na których rozwiązanie będziecie mieli równo 10 minut, czyli nie ma zbyt dużo czasu, jest poniżej jednej minuty na rozwiązanie jednego pytania, ponieważ minut jest 10, a pytań jest 15. Przy każdym z pytań należy wybrać tylko jedną najlepszą odpowiedź, tak? Czyli trzeba zaznaczyć tą najlepszą odpowiedź poprzez zakreślenie kółkiem. Za tą dobrą odpowiedź wtedy otrzymacie 2 punkty, a jeżeli ktoś zaznaczy błędną odpowiedź, to wtedy otrzyma -1 punkt. Jest też trzecia możliwość, można nie zaznaczać żadnej z odpowiedzi. Wtedy otrzymuje się za to pytanie 0 punktów. Jeżeli mówimy o nagrodach, to nagrody otrzymają osoby, które mają najwięcej punktów, więc warto się zastanowić, czy warto ryzykować przy takim pytaniu. Kto chce zadać pytanie? Tak. Wyniki testów ogłosimy tylko sumarycznie, to znaczy nie będziemy wyczytywali wszystkich, to jest informacja dla Was. Jeżeli będziecie chcieli sprawdzić, ile otrzymaliście punktów, to po teście będziemy również publikowali prawidłowe odpowiedzi, więc sobie sami po prostu to podsumujecie. Pytania? Wszystkie pytania mają formę zamkniętą, gdzie musicie wybrać jedną z poprawnych odpowiedzi. Proszę o otwarcie testów. Proszę otworzyć testy i podpisać się na tych testach. Ja uruchamiam zegar. Macie 10 minut na wypełnienie testów. Mamy wyniki, wiemy już, kto te tablety dzisiaj weźmie do domu, więc za chwilę wszystko będzie jasne. Wiemy, jaka jest średnia z testu. Wiecie dobrze o tym, że można było zdobyć maksymalnie 30 punktów. Minimalnie można było zdobyć punktów ile? Minus 15. Więc pytanie jest teraz do Was, jaka jest średnia z tego testu według Was? Mam prośbę do Was, żebyście sobie teraz zanotowali, kiedy będę zadawał te pytania, Wasze typy, to
to będziecie mieli okazję jeszcze dodatkowo sobie tutaj się zabawić w takie właśnie typowanie wyników. Średnia, moi drodzy, to była 8,92 punktu ze wszystkich testów, więc jest to na pewno wynik, myślę, że dobry, bo można było zdobyć minus 15, ale z drugiej strony można było też zdobyć 30, więc są tutaj osoby, które sobie lepiej poradziły. Jaki był najniższy wynik? Najniższy, który tutaj został zdobyty? Minus 6 punktów, taki wynik osiągnęły 3 osoby, więc nie będziemy mówili kto, bo to nie o to chodziło dzisiaj w teście, żebyśmy nazywali, ale są 3 osoby, które taki wynik osiągnęły. Teraz pytanie o to, jaki był najwyższy wynik. Nie. Jedna osoba zdobyła 27 punktów. Druga osoba w kolejności zdobyła punktów 25, a trzecia osoba w kolejności zdobyła 24 punkty. Więc jak widzicie, dzisiejsze testy były bardzo trudne, ponieważ wystarczyło 24 punkty na 30, żeby być laureatem dzisiejszego konkursu w ramach tego testu. Ja zaraz poproszę te osoby tutaj, złożymy zwycięzcą gratulacje. Chciałbym wam najpierw powiedzieć, jakie były poprawne odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Jaki element nie jest częścią składową obszarowego produktu turystycznego? Walor turystyczny, hotel, biuro podróży, informacja turystyczna. C, biuro podróży. To była odpowiedź poprawna. Ilu turystów zagranicznych przyjeżdża corocznie do Polski? Czy słyszałem 13,5 miliona? 13,5 miliona to jest poprawna odpowiedź. Pytanie trzecie. Jeśli firma każdemu swojemu produktowi nadaje inną nazwę, to inaczej stosuje strategię jednej marki, strategię wielu marek, strategię single multi, strategię licznikową. B. Strategię wielu marek. Pytanie czwarte. Względnie dobrze zapamiętywane są te reklamy, w których używa się obrazu, zapachu, dotyku, smaku i dźwięku, tylko wyglądu, tylko smaku, tylko dźwięku. Proste pytanie, oczywiście odpowiedź A jest prawidłowa. Pytanie piąte. Internet rzeczy to inaczej. Zdjęcie różnych rzeczy będące w internecie, określenie dla komunikujących się ze sobą urządzeń, rzeczy kupowane przez internet, internet w telefonie komórkowym. B. Określenie dla komunikujących się ze sobą urządzeń. Kto do tej pory ma wszystkie poprawne odpowiedzi? Łatwo jest podnieść rękę, później się okaże, jak to było w rzeczywistości. Koszt alternatywny to koszt związany ze zwiększeniem produkcji danego dobra o dodatkową jednostkę, wartość najmniej cennej, niewykorzystanej możliwości, najkorzystniejsza alternatywa, z której zrezygnowano przy dokonywaniu konkretnego wyboru, koszt surowców wykorzystywanych w produkcji. C. To było trudne pytanie. Najkorzystniejsza alternatywa, z której zrezygnowano. Pytanie siódme. Który z czynników nie wpłynie na większy popyt na deski snowboardowe? Wzrost liczby snowboardzistów, spadek cen wiązań snowboardowych, spadek cen nart, zdobycie złotego medalu na igrzyskach przez polskich snowboardzistów. C. C, bo chodziło
o czynnik, który nie wpłynie na zwiększenie popytu, więc to spadek cen nart. Pytanie ósme. Makroekonomia jest nauką o funkcjonowaniu całej gospodarki, zachowaniu się ludzi w ramach pojedynczych podmiotów gospodarczych, działalności państwa zmierzającej do osiągnięcia określonych celów, kosztach i przychodach przedsiębiorstw. Oczywiście odpowiedź A o funkcjonowaniu całej gospodarki. Pytanie dziewiąte. Która z poniższych wypowiedzi w największym stopniu odnosi się do języka korzyści odbiorców? Jeżeli zastąpisz mnie dzisiaj na klasówce z drugiej B, to będę mogła pójść do lekarza. Czy może nam pani przełożyć klasówkę, bo się nie nauczyliśmy? Nie przełożę wam klasówki, bo musiałabym przygotować nowe testy. Jeżeli napiszecie klasówkę w tym tygodniu, to będzie ona znacznie łatwiejsza niż w późniejszym terminie, bo będzie obejmowała mniej materiał. Oczywiście odpowiedź D jest tutaj odpowiedzią poprawną. I pytanie dziesiąte. Jednym z celów autoprezentacji jest manipulowanie słuchaczami, wywieranie wpływu na słuchaczy, podkreślenie swoich słabych stron, przedstawienie wszystkiego, co się wie na dany temat. B. Bardzo dobrze. Jedenaste pytanie. Największy wpływ na efekt pierwszego wrażenia ma przekazywana informacja, ton głosu, mimika, ubiór. Mimika. Odpowiedź C. Dobrze, przejdziemy dalej. Pytanie numer 12. Która z powyższych wypowiedzi jest najbardziej stanowcza? Chcę iść z tobą do kina. Chciałbym iść z tobą do kina. Mam nadzieję, że pójdziemy razem do kina. Prosiłbym ciebie, abyśmy razem poszli do kina. Bardzo dobrze, oczywiście to było proste pytanie. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Pytanie numer 13. Lokujesz 100 zł na dwuletniej lokacie ze stałą stopą procentową 10% w skali roku, z kapitalizacją roczną. To jest bardzo ważne. Po upływie okresu lokaty twoje odsetki przed opodatkowaniem wyniosą 120 zł, bo co roku zgromadzisz 10 zł odsetek, więcej niż 120 zł, bo odsetki w drugim roku będą naliczane od 110 zł, mniej niż 120, bo część odsetek stracisz przed inflację, 110 zł, bo kapitalizacja roczna oznacza, że odsetki są dopisywane tylko w pierwszym roku. B. Więcej niż 120, bo odsetki w drugim roku będą naliczane od 110 zł. Pytanie przedostatnie już. Pytanie 14. Jaka jest różnica pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem? Inwestowanie przynosi mniejsze zyski niż oszczędzanie. Nie, to nie jest prawda. Oszczędzając można zyskać więcej niż inwestując. Nie zawsze to jest prawda. Oszczędzanie i inwestowanie to synonimy, to słowa mające to same znaczenie. Też nie. Inwestując można stracić, to jest prawidłowa odpowiedź. I ostatnie pytanie, tak, więc zaraz każdy będzie mógł sobie sam podliczyć, jakie miał punkty. Do głównych funkcji reklamy zalicza się informacyjną, nakłaniającą, edukacyjną. Wszystkie odpowiedzi są poprawne. Wszystkie odpowiedzi są poprawne, odpowiedź D. A teraz proszę was wszystkich o ciszę, bo nadchodzi bardzo uroczysty moment, w którym wręczymy nagrody i uhonorujemy osoby, które najlepiej przygotowały się do dzisiejszego testu. Osoba, która zdobyła 24 punkty, czyli można by było powiedzieć, że zajmuje miejsce trzecie na podium, gdyby nie to, że wszyscy dostajecie takie same nagrody, urodziła się w styczniu. Jest to osoba,
która urodziła się dokładnie 16 stycznia. I to jest wasza koleżanka, to jest studentka, a nie student tej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Jest to Agnieszka. Proszę, poczekaj jeszcze chwileczkę. Kolejną osobę, którą tutaj zapraszam, ta osoba uzyskała wynik 25 punktów, więc odpowiedziała błędnie na jedno pytanie, tak, ja policzę dokładnie, jedno pytanie zostawiła puste, czyli opłacało się tutaj, prawda, tak podejść taktycznie, strategicznie do tego i nie odpowiadać na to pytanie. Ta osoba uzyskała 25 punktów, urodziła się, miała całkiem niedawno urodziny, bo jest urodzona w październiku. 13 października i to jest student, czyli to jest Michał, którego zapraszamy tutaj. Brawa dla Michała. Dobrze. I mamy jeszcze jedną osobę, która zdobyła tych punktów aż 27, co oznacza, że ta osoba odpowiedziała na wszystkie pytania, a na jedną zaznaczyła błędną odpowiedź, ale test był bardzo trudny, jak widzieliście, więc to jest żadna ujma na pewno. Ta osoba urodziła się w sierpniu. To jest student naszego uniwersytetu, nie studentka. Urodziła się dokładnie 17 sierpnia i to jest Jakub. Bardzo proszę o brawa, no, zasługuje na pewno na większe brawa niż to, co tutaj mogliśmy usłyszeć. Tak, i teraz wręczymy wam nagrody i złożymy gratulacje. Ja pana prezesa może poproszę o pomoc z tymi nagrodami. Tak, wszystkie są takie same. Zaczniemy od osoby, która zdobyła najwięcej punktów. Jakub, bardzo gratuluję. Gratuluję ci i tak dalej. Trzymaj i powodzenia w przyszłym życiu ekonomicznym. Teraz wręczymy nagrodę Michałowi, który też miał bardzo dobry wynik. Gratulujemy. I mamy nagrodę również dla Agnieszki. Bardzo nam miło, że w tym gronie znalazła się jedna studentka. Gratuluję. Poprosimy brawa dla uczestników, dla zwycięzców, ale też brawa dla was za to, że wykazaliście się tutaj dużą aktywnością i dużym zainteresowaniem tematu. Także zapraszamy was do śledzenia informacji na naszej stronie, żeby zapisać się na kolejny semestr tego naszego uniwersytetu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Słuchajcie, raz jeszcze. Koniec. Słuchajcie, jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę samych sukcesów. Dzięki.